taki sobie fantastyczny miniacz. Czy będzie dobry koksu? Nie możemy tu maski otworzyć niestety. A z tyłu coś możemy? Nie, szkoda. Dobra, zobaczmy mu upgrade'y. Cyk. No oczywiście to trzeba od razu... Okej, mamy jakiś dwulitrowy silnik. Napęd na 4 koła. Cyk. Okej, zobaczmy jak będzie lżejszy, na czym będzie lżejszy. Dziękuję za donatik. Na cylindrym silniku, póki możesz jakimś SUV-em typu X5 albo X6. Ach, SUV-y to od razu w dół polecą, to ciężkie. O, tu mamy ładną oponkę na dachu. Pyk. Maskę. Jaki wlocik na dachu śmieszny. Spoko. Pomaluj go na żółto. Dobra, pomalujemy zaraz. Możemy mieć jakieś hardkorowe opony. Może nim skoki porobimy. Kurde. Czy dragi od razu ciśniemy nim. Ja myślę, że wyścig trzeba nim pojechać. Dziękuję za donate. Wydaje mi się, że ten gość to cheater. Driftuje autokarem w Forza Horizon 3. Może grał na modach w Forza Horizon 3, a tutaj już nie gra na modach. Też nie można tak oskarżać. Aczkolwiek te 2000 metrów... Dziwne. Dziwne bardzo nawet. Cyk. Instalujemy jakieś lżejsze felgi. To jest auto Jasia Fasoli. Jaś Fasola miał taką oponę na dachu? Dobra. Cyk. I cyk. Fotel na dachu by się przydał. Dobra, ej, bo mamy już klasę S1, słuchajcie. Ja myślę, że on grubo poleci. Do klasy S2 chyba wleci zaraz. Jak nic. No, będzie klasa S2. Już jest klasa S2. O kurde. Już grubo jest porobiony w tym momencie. Bierzemy go na dragi. Zielony, limonkowy. Taka blada zieleń. Dobra, robimy go na bladą zieleń. A zobaczymy, może jest jakieś ciekawe malowanie do tego samochodu. Może ktoś już zrobił coś takiego. I szukamy jakiegoś designu ciekawego. Pewnie jest coś zrobionego na Jasia Fasolę. O, jest. Jest i nawet jest na samym początku. Zobaczymy, ciekawe czy ktoś odzdrował dobrze ten kolor. Limonkowa zieleń z czarną maską. Czyli mamy dokładnie takie malowanie. Ej, rzeźnia. Dźwięk ma dziwny. No czekajcie, jak on... Wow! No i super! No, ten to jest wariat. Aha, biegi mu się już skończyły. Nie zrobiliśmy go jeszcze nawet. Trzeba go stuningować. Zobaczcie, jak szybko prędkość maksymalną osiąga, nie? Co, robimy go na miękko chyba. Czy nie? I w domek. Jaś Fasola chyba tak nie jeździł, nie? Mam myszy pod maską. Ooo! Czas chyba jakiś wyścig pojechać. Patrzcie, co tutaj jedzie? Co to za potwór? Gonimy go. Co to za ziom? Podoba mi się ta półciężarówka. Zajebisty. Co to jest? Jakiś Ford. Patrzcie, jak się ustawili. Pięknie. Jezus ma... Ja chyba fotkę trzasnę. Zobaczcie. I cyk, foteczka.
Aventador, Audi S1, Pagani Zonda, Audi Agera RS, Audi Quattro. Jakaś inna Agera jeszcze. Shit. Będzie grubo. Jaki jest największy silnik? 12-litrowy chyba, nie? W całej grze jest największy. O, startuje pierwszy, ale miło. Ole mnie popchnął. Ciężko. Ej, to jest 50 na godzinę ograniczenie. Wow, wow, wow. Kurde, niezłe przyspieszenie mam w tym miniaczu. O, o, kurde. Na każdym to znowu to samo. No nie podgonię ich już. Strasznie ciężko na zakrętach jest. Powinienem ospoilerowanie tutaj dać jakieś. Żeby był jakikolwiek docisk, bo jest ciężko. Driftem wszystko zdziałał. O, teraz to tak. Kurczę, nie wiem czy ukończę. Do 10 sekund. Ktoś tam ładnie pocisnął tymi agerami. Dawaj, dawaj! Dobry jest! Tylko trzeba driftować. Powinna być klasa ci. No, powinni taką zrobić. Ale nie wiem, czy on będzie dobry na skoki. To jest taki kolejny mały samochodzik, który można troszeczkę ulepszyć. To nie jest poziom, wiecie, Pila, P50 czy Isety. A te samochody są już hardkorowe. One nic nie ważą, a tak cisną, że to szok. Wow! No. A też dobry jest. Też będzie można nim fajne rzeczy robić. Dałem mu miękkie zawieszenie, żeby się trochę bujał. Jaka wielka kierownica, nie? I takie auto dla Jasia Fasoli dać. To by dopiero śmigał. Okej, mamy hopkę. Śmiesznie to wygląda. Ale jeszcze nie mam tutaj tych skoków odblokowanych. Dopiero później mi się odblokuje. Kierownica większa niż samochód.